Państwo pozwolicie, że przeczytam jeszcze wnioski, które wpłynęły drogą elektroniczną do Rady Gminy od pana Piotra Gerewa. W związku z sesją Rady Gminy Lubarz w dniu 28.08.2017 przesyłam zapytania do wolnych głosów i wniosków. Punkt pierwszy. Czy i kiedy zostaną zainstalowane progi zwalniające na ulicy Szkolnej? Punkt drugi. Jak wygląda obecnie budowa gazociągu w Lubaszu? Czy sieć pojawi się na osiedlu Burczyn? Trzeci. Ponownie ja już wnoszę o wystąpienie z zapytaniem do sieci P4. Czy i kiedy ustawi BTS? Obecnie z zasięgu sieci Play w Lubaszu nie ma wcale, a karty łączą się w ramach roamingu z innymi sieciami. Internet tej sieci nie jest dostępny wcale. Podobnie wnoszę też o przesłanie zapytania do firmy Orange w sprawie przebudowy centrali telefonicznej w Lubaszu. Obecna zapewnia prędkość internetu do 20 MB. Jak wygląda sprawa światłowodu dzierżawionego przez firmę Inea oraz Astanet? Czy jest przewidziana rozbudowa, obecnie temat płci, czy sieć będzie rozbudowana na osiedle Górczyn w Lubaszu? Wniosek czwarty. Jestem miłośnikiem komunikacji miejskiej i w czerwcu 2017 roku chciałem skorzystać z darmowej komunikacji publicznej celem zaliczenia tego projektu. Bus wprawdzie przyjechał na dworzec, ale od kierowcy dowiedziałem się, że on nie pojedzie tak, jak jest na rozkładzie, czy całą trasą i nie wróci na dworzec w Lubaszu, bo musi jechać do jednego z pobliskich zakładów pracy. Oczywiście zrezygnowałem ze skorzystania tej komunikacji, tracąc tak naprawdę cały dzień. Dlaczego tak się dzieje, że pomimo ustalonego rozkładu jazdy kierowcy nie realizują go? Punkt piąty. Czy i kiedy zmieni się wygląd parkingu naprzeciwko banku spółdzielczego? Tam powinny powstać letnie ogródki, w których można by wypić piwo czy coś zjeść. Na dzień dzisiejszy jest ta wspólna wizytówka Lubaszu. Punkt szósty. To po części kontynuacja poprzedniego wniosku. Czy Straż Miejska lub Policja skutecznie wyeliminuje meneli z centrum Lubasza? Ci przesiadują bardzo często na dworcu PKS oraz na ławeczkach w centrum. Oczywiście tam piją, co jest wykroczeniem. Sprawa zgłaszana wielokrotnie przez mieszkańców na policyjną mapę zagrożeń. Policja potwierdza obecność takiego zjawiska i na tym się sprawa tak naprawdę kończy. Pijaczyny, jak były, tak są dalej. Swoją drogą brakuje miejsca, aby móc usiąść i legalnie móc wypić piwo. Punkt siódmy. Latarnie na ulicy Działkowej zostały zainstalowane już kilka miesięcy temu. Oczywiście do dzisiaj one nie świecą. Co z oświetleniem ulicy Pod Lipami? Punkt ósmy. W swoim imieniu oraz w imieniu Stowarzyszenia Nadwarciańska Kolej Drezynowa dziękuję za okazane wsparcie naszych projektów promocji transportu kolejowego w Lubaszu. Pierwszy projekt to czerwcowy pociąg z Poznania Głównego do Lubasza oraz przejazd dla tutejszych mieszkańców z Lubasza do Zowogoraj i z powrotem. Drugi projekt to przejażdżki drezyną ręczną, tak zwaną machajką, podczas sierpniowych dni Lubasza. Zainteresowanie mieszkańców przerosło nasze oczekiwania. Tylko podczas Dni Lubasza przewieźliśmy ręczną drezyną ponad 100 mieszkańców Lubasza. Dziękujemy. Oczywiście prośba o odczytanie i udzielenie odpowiedzi. Z poważeniem, Piotr Gerewa.